naszych wieściach. Starogardzki Sylwester na rynku. Nasze bożonarodzeniowe stajenki. Pożegnaliśmy świętej pamięci Tadeusza Peplińskiego. Huczne witanie Nowego Roku na starogardzkim rynku stało się już tradycją. W tym roku także tłumy mieszkańców przybyły na rynek. Pierwszy toast i pierwsze życzenia złożył osobiście prezydent miasta Edmund Stachowicz. I wystrzeliły świetliste fajerwerki, a potem długo i wesoło bawiono się pod rozgwieżdżonym niebem przy muzyce serwowanej przez liderów miejscowego zespołu muzycznego. Od wigilijnego dnia odwiedzamy bożonarodzeniowe żłóbki, zbudowane w naszych kościołach. Odwiedziliśmy więc także wszystkie kościoły zlokalizowane w centrum miasta oraz w Zblewie. Tegoroczne żłóbki zbudowano skromnie, lecz godnie. Nawiązywały do rozpoczętego w kościele rzymskokatolickim roku wiary. W piątek 28 grudnia w godzinach wieczornych zmarł Tadeusz Pepliński, radny powiatu starogardzkiego, znany szeroko nawet poza jego granicami jako założyciel i bardzo aktywny prezes Stowarzyszenia Bezprawiu i Korupcji STOP. Zmarł nagle w swoim samochodzie, którym powracał z kościerzyny po kolejnej interwencji. Pogrzeb Tadeusza Peplińskiego odbył się w dniu 3 stycznia w Zblewie. W ostatnim pożegnaniu zmarłego wzięły udział delegacje powiatowych, miejskich i gminnych władz samorządowych, liczne delegacje z zakładów pracy i organizacji społeczno-politycznych. Jesteśmy tutaj dzisiaj, by zaświadczyć o prawdzie. Nasza nadzieja życia słodkości, witaj Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, salve regina, nędzne my dzieci, ewy wołamy, do Ciebie Matko, z płaczem wzdychamy. Niech nas pomaga Twoja przyczyna, na tym padole salve regina. Tadeusz Pepliński nie żyje. Pan był jego szwagrem, jednym z wielu szwagrów. Proszę powiedzieć parę słów na temat. Koleżeński, wszystkim pomagał, nikomu nic nie odmówił. Po prostu no, takiego człowieka tutaj... Będzie wam go brakowało? Kto wam teraz będzie pomagał? No nie wiem, takiego jak on to nie znajdziemy na pewno. Nie? Przyjechał pan ze Skurcza. Tadeusz był pana przyjacielem. Pan jest postrzegany w Skurczu także jako w pewnym sensie trybun ludowy. Jak pan wspomina Tadeusza Pelplińskiego? No ja Tadeusza wspominam bardzo dobrze. I przyjechałem oddać mu swoje cześci. Tylko się dziwię, gdzie są ci ludzie, co do niego latali, pomagał, a dziś tu ich nie widać. To jest przykre, smutne to jest.